Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Charakterystyka. Grzyby mikoryzowe wytwarzające bulwiaste, podziemne owocniki, askokarpy, z widocznym po przekrojeniu labiryntowym wzorem obłoczni, hymenium. Okrywy askokarpów są gładkie lub brodawkowane. Zarodniki trufli, askospory, wytwarzane w ilości po 1-6 w każdym worku, są okrągławe lub eliptyczne, zabarwione żółto-brązowawo, o powierzchni siatkowatej lub kolczastej. Systematyka. Rodzaj tuber został pierwotnie opisany przez Pierre Micheli, natomiast poprawnie zdiagnozowany taksonomicznie po raz pierwszy przez Friedricha Wigersa w Primitiae Florae Holsaticae z 1780, jako fungus subglobosus Succopulpos repletus, gdzie do tego rodzaju został zaklasyfikowany, pod nazwą tubergulosorum, opisany wcześniej przez Karola Linneusza taxon Lycoperdon tuber. Nowy rodzaj został zatwierdzony przez Eliasa Friesa. Rodzaj ten jest zaliczany według katalogu Eoflife, 2009 Annual Hetzklist do rodziny Tuberaceae. Trufla jest owocnika z podziemnym ascomycetę grzyba, głównie jeden z wielu gatunków bulwy rodzaju. Niektóre z gatunków trufli są wysoko cenione jako żywność. Francuski smakosz Jean-Antoine Brillat Savarin nazywa trufle diamenty w kuchni. Jadalne trufle są wysoko cenione w Bliskiego Wschodu, francuskim, hiszpańskim, włoskim i greckim gotowania, jak również w międzynarodowej haute cuisine. Trufle są ektomikoryzowej grzyby i dlatego są zwykle w ścisłej współpracy z korzeni drzew. Spore rozproszenie jest poprzez fungivores, zwierząt, które jedzą grzyby. Etymologia. Pochodzenie trufli. Słowo wydaje się być łacińska bulw termin, czyli obrzęk lub gusek, który stał się tufer i doprowadziły do różnych europejskich tartów i chorwackich tartów. W języku portugalskim, słowa trufa i tubera są synonimami, ostatni bliżej łacińskiego terminu. Niemiecki słowo kartofel ziemniak, pochodzi z włoskiego tartufo, truflowe, powodu podobieństwa powierzchniowych. Biologia. W grzybnie trufli tworzą symbiotyczne, mikoryzowe relacje z korzeni różnych gatunków drzew, w tym buka, topoli, dębu, brzozy, graby, leszczyny i sosny. Wolą ilastych lub wapienne gleby, które są dobrze osuszone i neutralne albo zasadowe. Owoców trufle w ciągu roku, w zależności od gatunku i można je znaleźć zakopane pomiędzy ściółce i glebie. Filogeneza. Filogenezy i biogeografia trufli raz pierwszy badane w 2008 roku potrzebne źródło, za pomocą wewnętrznych przekładek przepisywana, IC, z DNA jądrowego z 5 głównych grup wirusa, Aestivum, Excavatum, Rufum, Melanosporum i Puberulum. To później ulepszone i rozbudowane w 2010 roku za pomocą duże podjednostki, LSU, z mitochondrialnym DNA do 9 głównych grup wirusa. W Magnatum i Macrosporum klady zostały wyróżnione w odróżnieniu od kladu Aestivum. Gibbosum klad rozdzielono w odróżnieniu od wszystkich innych grup wirusa i klad Spinoreticulatum oddzielono od klad Rufum. Trufle długo wymykał techniku domowienia, jak Jean-Antoine Brillat Savarin zauważył. 1825, grzyb i trufla wyjście w 2005 roku pomniki Józefa Talon w Saint Saturnin les Apt uprawy trufli Gaje pobliżu Beaumont du Ventoux. Najbardziej uczeni starali się ustalić tajemnicę, i zdawało się, że odkrył ziarno. Ich obietnice, jednak były daremne, a nie sadzenie kiedykolwiek następuje zbiorów. To chyba jest wszystko w porządku, bo jako jeden z wielkich wartości trufli jest ich drożyzna. Być może byliby mniej cenionych, gdyby były tańsze. Jednak trufle można hodować. Już w 1808 roku było udane próby pielęgnować trufle, znane w języku francuskim jako trufficulture. Ludzie już dawno zauważył, że trufle rosły między korzeniami niektórych drzew, a w 1808 roku Joseph Talon, Otapt departament z Vaucluse, w południowej Francji, wpadł na pomysł, aby siać niektóre żołędzie zebrane u podnóża dębów znanych gościć trufle w ich systemu korzeniowego. Eksperyment był udany, lata później,
Trufle znaleziono w glebie wokół nowo rosnących dębów. W 1847 roku Auguste Roussel Serpentras w Vaucluse posadzone 7 hektarów, 17 akrów, dębów, ponownie z żołędzi znalezionych gleby wokół produkujących trufli dębów, a on następnie uzyskać duże plony trufli. Otrzymał nagrodę w 1855 Światowe Targi w Paryżu. Te udane próby spotkały się z entuzjazmem w południowej Francji, który posiadał słodkie gleby wapienne i sucha, gorąca pogoda, że trufle muszą rosnąć. Pod koniec XIX wieku epidemia filoksery zniszczył wiele winnic w południowej Francji. Kolejna epidemia zniszczył większość jedwabników tam też, co sprawia, że pole morwy drzew bezużyteczne.